Jedno było źródło, z którego wszyscyśmy wzięli. Jedno było źródło to na Kalwarii, które przez chrzest spłynęło na wszystkie narody. I jedno było źródło przed 1000 lat w polskiej ziemi, które cudownie rozszerzyło się i rozlało, tak że użyźnia naszą ziemię po dziś dzień. W ten sposób w tysiąclecie chrztu Polski kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, przypominał nam, że chrzest, któryśmy przyjęli, użyźnia po dziś dzień naszą polską ziemię. Pragniemy w tym duchu pielgrzymować do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Pragniemy pielgrzymować z piastowskiego Gniezna, od grobu świętego Wojciecha, od źródeł ścielnych Polski, niosąc wszystkim wam, drodzy bracia, mężczyźni, młodzieńcy, którzy spotkacie się na dorocznej pielgrzymce właśnie w Piekarach Śląskich, pozdrowienie i błogosławieństwo stąd, z Gniezna. Cieszę się na spotkanie z wami i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam z nadzieją, że chrzest, który jest źródłem nadziei, przeżywamy bowiem jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski właśnie pod tym hasłem, gdzie chrzest, tam nadzieja, ożywi w nas prawdziwą nadzieję, stanie się źródłem radości dla nas, a także nowej siły i mocy do podejmowania zadań w konkretnym, codziennym życiu. Do zobaczenia na pielgrzymce w Piekarach Śląskich. I am Bishop Clement Mulenga, Bishop of Kawe Diocese in Zambia. Mukese wonse mkwai kukusefio kalamba kwa pilgrimage ku Piekar. Zapraszam do Piekar. Z tym Boże. Drodzy bracia i siostry, zbliża się ostatnia niedziela maja. To już w naszej archidiecezji niedziela tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej, do Matki, którą nazywamy imionami Litanii Loretańskiej, ale w Piekarach w szczególny sposób nazywamy Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W tym roku, moi drodzy, chcemy przybywać do Piekar, aby podziękować. Podziękować za nasz chrzest, za chrzest naszego kraju. Chcemy także podziękować za ten rok łaski, rok miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. Chcemy właśnie przejść w Piekarach przez bramę miłosierdzia. Chcemy także w Piekarach podziękować za rodzinę, dlatego że pielgrzymka piekarska się wpisuje w metropolitalne święto rodziny. Chcemy dziękować za to, że rodzina jest wspólnotą i szkołą miłosierdzia. To będzie ten bardzo mocny akcent w Piekarach, akcent dziękczynienia, ale chcemy też w Piekarach prosić Pana Boga, przedstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, chcemy jej powierzać nasze różne trudne sprawy, ale chcemy też prosić o jej możne wstawiennictwo przed Bogiem. Chcemy polecać sprawy naszej małej ojczyzny, chcemy się modlić za nasze rodziny, chcemy się modlić w sprawach także górnictwa, bo wiemy, że te sprawy ciągle są trudne i ciągle wymagają odważnych decyzji. Chcemy także powierzać sprawy metropolii górnośląskiej, więc jest wiele takich intencji, które będą nam towarzyszyły, kiedy będziemy podejmowali decyzję, aby i w tym roku pielgrzymować do Piekar. Bardzo chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mężczyzn i młodzieńców do podjęcia trudu pielgrzymowania, do udania się do Piekar wszystkimi możliwymi środkami lokomocji, ale także ci, którzy mają bliżej, żeby podjęli trud pielgrzymki pieszej do Matki Bożej Piekarskiej. Spodziewamy się pielgrzymów także z innych diecezji i regionów Polski. Będzie ksiądz prymas w Piekarach, będą także biskupi z Afryki, żeby ukazać misyjny
wymiar Kościoła i będzie także biskup z Francji. Także ze wszystkich stron tę ostatnią niedzielę maja spieszymy do Matki Bożej Piekarskiej, żeby doświadczyć wspólnoty Kościoła, żeby doświadczyć wspólnoty miłosierdzia, żeby doświadczyć wspólnoty ze sobą i z Bogiem za przyczyną piekarskiej Maryi. Raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i do spotkania na piekarskim wzgórzu. Na drogę pielgrzymowania do piekar wszystkim z całego serca życzę szczęść Boże.